Buty są. Zimowe skarpetki są. Rękawiczki są. Coś pod szyję jest. I na głowę coś jest. Początek jest dobry. Nie ma co. Termos z gorącą herbatą jest. Romet zakurzony stoi. Ciśnienie zaraz. Sprawdzę, czy w ogóle coś tam jeszcze jest w środku. Wydaje się, że jest. I za chwilę krótka jazda. Ciśnienie. Sprawdzę. Malutko. A damy do 3 barów. Dzisiaj troszeczkę będzie w terenie, nie za wiele, trochę asfaltu, trochę ścieżek. Bardzo mało dzisiaj będzie w sumie. I tył zaraz sprawdzimy, czy tam cokolwiek jest. Ale wszystko jest brudne. Chłopie, ogarnij się, bo tutaj jest malutko. Dawiemy do 3 i trochę. 3,5 starczy. Jest? Może być. Łańcuch jest. Wydaje się rower kompletny. Prawie wszystko mam. Jeszcze do kompletu kurtka i spodnie. No i teraz muszę to wszystko ubrać. Samo przygotowanie się i wyjście na rower to jest lekko 15 minut, żeby wszystkie ciuchy dzisiaj na siebie wrzucić, a jest około minus 1 stopnia. No i właśnie w ten sposób trwają przygotowania w okresie jesienno-zimowym, że trzeba fest czasu stracić, żeby w ogóle wyjść na rower. Nie. Ale udało się, wszystko chyba działa, zaraz sprawdzę. Po praktycznie miesiącu niejeżdżenia na rowerze w plenerze, prawda? No ale co zrobię, nie chciało się, leniwiec wszedł. Później była paskudna pogoda, niestety. A dzisiaj jest fajnie, bo jest taki lekki przymrozek i troszeczkę przymarznięte będzie. Jedziemy. Zeszłej jesieni i zimy w tym ubiorze, co teraz miałem, no jeździło mi się fajnie, było mi ciepło. A teraz dupę ruszyłem, minus 1 czy tam minus 2 jest na obecną chwilę. Taki kurczę, bez rozgrzewki, chłodzik jest, chłodzik. Ale morda mi się śmieje, bo dawno nie byłem nigdzie praktycznie oprócz jeżdżenia w piwnicy na trenażerze. Więc parę kilometrów dzisiaj jak zrobię, to będzie dla mnie rarytas naprawdę. Jeśli dobrze pamiętaliście wszystkie moje zeszłe filmy, no to zobaczcie, nie mam już rękawiczek tamtych potarganych. Naprawdę były super te rękawiczki. Niby one były ani nie na zimę, ani nie na jesień. Natomiast zimą spisywały się wybornie. Niestety, no, popaliły mi się od moich biwaków, gdzie trzymałem różne kuchenki. Właśnie tymi rękawiczkami. Postanowiłem kupić właśnie w sieciówce
Decathlonie rękawiczki. Jak na obecną chwilę jest mi w nich zimno, ale po chwili już w nich jechałem. Nawet nie wiem, co to jest za model. Van Ryssel. Po chwili było mi ciepło, więc sądzę, że sprawdzą się i te. Ale to będę sobie je testował i zobaczymy, czy będą dobre. Obecnie jestem w parku w Świerklańcu. Przejadę sobie luźno. Zobaczę, jak jest tutaj jesiennie. A jest jesiennie. Jeszcze brakuje śniegu i praktycznie zima. Tuż. Nie wziąłem nic kaczuchom do jedzenia. Niestety, sorry kaczuchy. Musicie się dzisiaj obejść bez jedzenia. Natomiast no, muszę wziąć dzieciątka, przyjść z dziećmi na spacer i dokarmić te piękne ptaszki. Zawsze mi się tutaj podobało, w tym miejscu, na tym wzgórzu, zaraz pod niego podjadę. Mam nadzieję, że dam radę. O kurde, ciężko koła w miejscu i byłaby gleba. Nie wypiąłem się. Fajny widok z tej strony. Proszę. Na okolice. O, jakiś pan łowi ryby. No, ma zapach chłop. Niech łowi. Pięknie. I moja maszyna. Jest, romecisko stoi. Uwielbiam ten rower, naprawdę uwielbiam. Tyle co ze mną już przejechał. Bez napraw. Piękna sprawa. Chyba 8000 już ma. I jestem dalej zadowolony z niego. I nie mam ochoty go wymieniać. Jak na razie. Uciekamy. Ale mi paluchy zmarzły strasznie w tych rękawiczkach. Mam nadzieję, że zaraz się to zmieni, kurczę, bo normalnie mi odmarzają. Powinno być troszeczkę inaczej. Nie są takie cienkie, kurde. No. Nie fajnie na razie. Jedziemy na wał tutaj w Świerklańcu. Ależ tu jest pusto, kurczę, teraz. Latem, wiosną pięknie jest. Jadę tym razem. Powinienem wjechać. Aczkolwiek nie ryzykuję, bo tutaj jest coś rozpieprzonego, więc mógłbym się tutaj troszeczkę zmamlaścić. I jedziemy. Lubię te strony. Bardzo przyjemnie i fajnie się jeździ tutaj. Tak w ogóle to dzień dobry. Radio Bike z tej strony. Mam na imię Michał. Dzień dobry. Byłem ostatnio u lekarza z wynikiem z rezonansu i powiem wam, że nie wygląda to dobrze. Niestety prawe kolano mam w 2/3 rozwalone. Praktycznie trzyma się na mięśniach. Łękotka
rozpieprzona, inne tam jeszcze pęknięcia. No i co lekarz mi powiedział? No powiedział mi, że o sportach mogę zapomnieć, takich bardziej wyczynowych, typu bieganie, gra w piłkę nożną i tak dalej, natomiast wskazał, i tutaj się bardzo cieszę, że mogę chodzić i mogę jeździć rowerem jak najbardziej, żeby te mięśnie utrzymywać. No i operacja. Niestety operacja będzie kiedyś wymagana, aczkolwiek na razie mi powiedział, że mam jej nie robić. Dopiero jak kolano zablokuje całkowicie, no to nie będę miał wyjścia. Tyle chciałem tak skrótem powiedzieć o moim kolanie, bo zawsze i czasami mówię, że mnie boli. No niestety, starość nie radość. O, i tutaj odbijemy na gorącą herbatę, jak najbardziej wskazana w dzisiejszej jeździe lightowej. Proszę bardzo. Lubię to miejsce też. Fajnie. Czuję, że dopiero teraz rozgrzewają się paluchy, więc jest ok. Stanąłem. Ale mi zimno normalnie. Nie ma takiej jazdy jak była zawsze, taka kurde fest, szybko, fajnie, elegancko. Ale zawsze to jest jazda. Zawsze jest jazda i w końcu Radio Bike wyszedł na ten rower. Zdrowie, gorąca herbatka. Ale przyjemnie, ale przyjemnie. Już nawet nie pamiętam, kiedy nie padało. Dzisiaj nie pada, bo praktycznie cały listopad, albo jak byłem w pracy, była pogoda, a jak przychodziłem, no to mi waliło deszczem i frustracja totalna, frustracja taka, że no chłopie, kurde, no jesteś w robocie, jest piękna pogoda. Masz wolne, nie da się jeździć. No i tak cały praktycznie miałem listopad. Do tego leń i jeszcze inne prywatne, rodzinne sprawy. No niestety, tak jest. Jeszcze kilkanaście tras mam w tym roku do przejechania. Jedną z Częstochowy do Wielunia planuję, 100 km. Chcę coś zobaczyć i chcę wam coś pokazać. Mam nadzieję, że mi się to uda, tylko że tak jak powiedziałem, muszę mieć dzień wolny, pociągiem jechać do Częstochowy i z Częstochowy właśnie rowerem do Wielunia przez las i przez asfalt i jeszcze nie wiem przez co, będzie fajnie. To co, trochę asfaltu to trzeba pocisnąć na rozgrzewkę. Ale wieje. Ale tak jak powiedziałem wam przed chwilą, palce już mi się zaczynają rozgrzewać i już jest sympatycznie. Także wiem, że już nie zmarznę teraz. Z tamtych pól właśnie wróciłem. Cholera, chciałem sobie zrobić na skróty. Kurde, błotko. A kurde, no mówi się trudno, przeżyjemy. Całe szczęście nogi mi za bardzo nie przełakły, więc mogę kontynuować. Jak przy -2 stopniach, które mi Wachu pokazuje, no to całkiem mokro jest. Myślałem, że będzie to bardziej zamarznięte wszystko. No ale chyba jednak nie ma aż tak zimno, skoro jest błoto. No trzeba będzie Rometa umyć.
całkiem fajny kawałek tutaj strony niezdany. Szutrowy. Wjadę tutaj na jakąś ścieżkę, bo kiedyś tutaj nawet pieszo obchodziłem zalew Świerpeńców, widzę zielony szlak. Przejedziemy kawałek tędy. Podobało mi się tutaj bardzo. A rowerem tędy chyba w sumie nawet jeszcze nie jechałem. Te widoki oczywiście mieliście tutaj pokazane z drona, gdzie zachęcam do zobaczenia właśnie tego filmu, bo miejscowa śliczna. Zobaczcie sami, jak jest pięknie. Dobra. Aha, ale tędy nie zejdę teraz. Dobra, jakoś trzeba sobie poradzić. Panie Romek. Zajebiście. O kurde. No takich jaj to jeszcze nie było. Stoisz? No nie stoi, cholera jasna. Nie uciekł. Stoi. Teraz muszę stąd zejść. O! Elegancko. Daliśmy radę. Przypomnijmy szlak zielony. Zielony szlak, na którym jest most bez ścieżki. Ale fajnie, naprawdę, takie coś, pamiętajcie, jak będziecie jechać, no to tu będziecie mieć taki most i musicie sobie tutaj poradzić. To jak widać jest szlak rowerowy oznaczony bardzo dobrze, jak na załączonym obrazku. A bynajmniej cieple się zrobiło. Trochę innego ruchu. O kurde. Dobra. Jedziemy dalej. O. Pieszo lepiej się szło. Nie trzeba było rowerem ciepać. Ten mało ciekawy, zryte wszędzie jest zawsze dziki, ale tutaj fajny obiekt do podglądania. Jestem ciekawy, czy ogólnie można tam wejść, czy on jest otwarty. A tu dlaczego miałbym mnie nie zobaczyć? Dobra, no to wchodzę. Zobaczymy, czy warto było się tutaj wspinać. Otwarte, ale coś tu kurde grasowało chyba. Pszczoły, zobaczcie, kokon jaki wielki.
Coś tu było, coś się zalęgło. Fest duży kokon. Albo były szerszenie. No coś tu było, ale nie widzę. Ja, szerszenie. Zaraz wam pokażę. Jeden zdech nawet. Zobaczcie. Szerszeń. Olbrzymi. Znaczy olbrzymi, on nie jest taki jeszcze duży. No ale musiało być tutaj kolorowo. A widoki na obserwacje całkiem fajne. No ale kurde, odważni byli, nie? Albo nie wchodzili po prostu tutaj. Najwyższa pora, żeby to sprzątnąć. Dobra, schodzę. Zamknę to. Dobra. No widzicie, takie rzeczy. Mogliby sobie usunąć ten kokon, póki tam nic nie ma. Albo jest. Nie wiem, nie ruszam. Uważaj. I idę na maszynę. Pytanie, gdzie ja tutaj w ogóle dojechałem? I czy ja tutaj chciałem dojechać? No chciałem tutaj dojechać, tylko nie po tej stronie. No fajnie tutaj jest, ognisko można zrobić, ale syf jak zawsze zestawiony, nie? Tylko że ja chciałem tam chciałem być i muszę jechać z powrotem. No zobaczcie. No, tak się nie robi. Zamiast wziąć, nachlać się i robić burdel. Tam muszę jechać, czyli na Zot. Z tego co mi Wahoo pokazuje, no to jadę właśnie takimi ścieżkami do głównej drogi, gdzie będę kończył swoją przygodę. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Wyszedłem na parę minut, tak aby się ubrudzić i mieć robotę przy Romecie. A co? Jestem przy głównej drodze do domu. O, chwilę się zatrzymam, bo tak jak widzicie, już później asfaltuwa. I tyle. Romet cały ufajdany. Jestem zadowolony, że trochę przejechałem i widzę, że coś zaczyna pomału padać, więc spadam szybko do domu i tyle. Dzięki bardzo. Podam wam nazwę tych rękawic oczywiście. No i takie mieszane na razie uczucia, a jak będzie, to pokaże czas. Pozdrawiam serdecznie Radio Bike i do następnego filmu, który mam nadzieję, jak tylko będzie pogoda, będzie niebawem. Ale jeszcze pamiętajcie, mam biwak, którego jeszcze nie zrobiłem i muszę go w najbliższych dniach, tygodniach wykonać. Bo mnie korci. Mam jeszcze też parę rzeczy do sprawdzenia na biwak. Na razie. Cześć. Pozdrawiam serdecznie. Hej.